No i tak, to 20 lat, o których ona wspomina, jest dosyć znaczącym przedziałem czasu. Nie będę zmieć. To jest naprawdę zrelaksowana poza. Czemu urwałem nogę? Nie, po prostu klipuję przez ścianę. Przez przypadek wziąłem. Nie, dajcie mi. Nie, oh come on, gro. Okej, dobra. Po prostu moja broń postanowiła wleść w teksturę i. No cóż, zgaduję, że będziemy używać przez jakiś czas shotguna. Czemu nie? Dużą ilość tych bombek. Nie mam żadnego pojęcia, czemu nie zareagował na moją obecność. I w sumie próbowałem wcześniej, bo może ktoś mnie słychać, ale tych bomb przylepnych nie da się przylepić na przeciwników. W każdym razie, nie wiem, może ja coś źle robiłem, ale pamiętam, próbowałem kilka razy i. One po prostu lądują obok przeciwników. Tutaj mamy typowy ekwipunek pracownika biura, wiecie, kilka listów, magazyn biznesowy i shotgun na deadline. No i tak, małe wyjaśnienie, czemu Fetel namierza takie, a nie inne osoby. Możemy iść dalej. Raz dostać migające światło, bo czemu nie? Czy mogę odebrać ten telefon? Przez to dzwonić. W sumie wiem, że kilka razy w grze w istocie można odebrać te dzwoniące telefony, jednak one oczywiście mają, nie wiem, jakieś zakłócenia, coś w tym stylu. Jakiś, po prostu hałas telefoniczny. Jeden gość po prostu podziwiał widoki tej ściany. Zgaduję. W sumie po. Powinienem trochę poużywać tego shotguna, odkąd zostałem zmuszony do jego korzystania. Ja w sumie, o ile przypominam sobie, dosyć nie. Więc niedługo będziemy mogli korzystać z. Nie wiem. Czy karabinek? Nie, karabinka chyba później będę używać, ale to, co chciałem powiedzieć, to niedługo będziemy mogli. Czy ja będę mógł podnieść znowu penetrator. No i tu mamy do dyspozycji po raz kolejny wieżyczkę. Która, mam nadzieję, będzie nieco lepsza w moich rękach niż ta poprzednia. Okej. To jest podstawowy błąd. Lecenie środkiem drogi, serio? Powinien, nie wiem, jakoś przy ścianie, czy robić te wspaniałe koziołki, a. Nie, po prostu idziemy sobie środkiem dróżki, kiedy słyszymy wystrzały z wieżyczki. Czemu nie? No i tak, wszyscy leżą. Nice. Disco party. Ta lampa wygląda jak spodek. Okej, koniec zabawy. Przy okazji bardzo fajny efekt, że cały czas widać to bujające się oświetlenie. Oczywiście. Tak, to mogłoby się wydawać logiczne, jednak w dzisiejszych czasach kinowych gier nie jest aż tak bardzo. Ten przycisk aktywuje. Wow. Tamte sekretowane wejście do tego pomieszczenia, które właśnie oczyściłem z sił repliki. No i idziemy dalej.
A w sumie nie dalej, tylko trochę się cofam. Serio, gdy miastem wychodziłem, po prostu spróbował jakoś znaleźć osłonę. Przecież to daje dobrą osłonę. Później przekoziłkować się tutaj, a nie, po prostu idźmy sobie środkiem drogi, co tam. Mamy długi pasek życia. Okej, nie mam pojęcia, jak zabiłem tego kolesia. Nie, to niemożliwe, żebym go trafił z tej wyżyczki. Okej. Okay. Wracamy do bombek. Dobra, to była głupia decyzja. Ta bomba wydawała mi się nieco dalej położoną niż myślałem. To było nierozsądne. Okej, okay, dobra, próba numer dwa. Tym razem będę używać bomb nieco bardziej rozsądnie. No tak, bo ona po prostu jest magnetyczna, ona się nie, nie wiem, ma sens, ale jest trochę mylące. Czy ja mogę aktywować? Ja słyszałem w oddali tłuczące się szkło. Jest. Chodź tutaj, chodź. No chodź. Nie. Chciałem. Okej, chyba go dostałem. O, dzień dobry, panie Heavy. Okej, ktokolwiek wyjdzie tędy, to zginie. Jestem w dobrej pozycji obronnej. Nie wiem, co myślę o tym heavy tak naprawdę. Już trzech zabiłem? Nice. Okej, zdaje mi się, że zużyłem jedną utoczkę. Nieco niepotrzebnie. I znów mamy penetratora, który ma dosyć sporą amunicję. Trochę mnie martwi znikomą ilość granatów, jakie posiadam. Ale może sobie poradzę. Ta muzyka grała tak wspaniale, że sądziłem, że będzie trochę więcej sił repliki, ale nie. Albo i tak. Okej, jakiś gość na dole? Nie, tak, nie. Ten zoom trochę dezorientuje momentami. Okej, gościu rzucił grant. Może wejdę we własny grant, to by było fajne. No, prawie. W sumie, czemu nie weszli we własny grant? On chyba tutaj gdzieś spadł. Dziwne.
Okej, okay, jakim cudem to przeżyłeś? Jakim cudem jesteś all right? Dziadu. Byłem niemal pewien, że dostał kilka porządnych kulek w łeb. Zeslam all right, dziadu. Tak, nie bakuję się tam dalej, bo to są schodki i prowadzą w dwie strony. Raczej nie chcę dostawać ogień krzyżowy. Gdzie on wylazł? Dobra, weźmy tego boostera i możemy się bawić. Czego? Znaczy wykonałem... Tak, o Boże. Wykonałem atak wręcz i... Najwidoczniej nie trafił. Wiecie, atak wręcz. Serio. To było bardzo dziwne. Albo ten żołnierz miał naprawdę fuksiarskie rzuty. Czemu nie? Nie. Całkiem dobry poziom amunicji. Dobra, teraz będziemy miarowo się zbliżać do pani Alicji. Dobra, ten gość miał jakiś szósty zmysł. Albo Pointman tak głośno swoimi buziorami klepie. Zdążyłem go strzelić, czy nie? Ciekawe. Tak, trafiłem go. Nice. Jestem boski. Kiedy... Oczywiście uważam na to, co się dzieje dookoła. Wtedy tak, wtedy dobrze sobie radzę. Okej, moja ostatnia bombka. Au, jakim co? No tak. A, zapomniałem wspomnieć o tym. W sumie wcześniej to się nie wydarzyło nigdy. Jeśli granat eksploduje przez ścianę i po drugiej stronie ściany jest taka oto gaśnica, to ta gaśnica eksploduje, bo fizyka Fira zgaduje. Jest jedynym dobrym wyjaśnieniem.